Także proszę Państwa, no wspaniałe te ulice, ulica Dobra, dużo parków, tam w parku też koczuje 105, bo ma pętlę. No on tak różnie jeździ, bo to wiadomo, nigdy nic w Warszawie nie jedzie tak jak powinno jechać, no ale dobrze. Proszę Państwa. Biblioteka Uniwersytetu, już znowu po lewej stronie Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego. Tak ogólnie to w Rechodupkach wesoło, ogólnie w Rechodupkach spokojnie. Mówię, że tu jedna już tak się ciszyłam, bo podglądała, proszę Państwa, co ja robię, podsłuchiwała. No to, ale to wiecie Państwo, w programie numer 4 już tych filmów nie dają, ale było. Kamera ukryta. Jak zachowują się Polacy? Papierek lakmusowy wystawiony. Dlaczego w Rechodupkach czasem nie ma tego rechodupstwa na 100%, tylko jest zgrzytanie zębami, jak to mówią wszem, na Jezusa zgrzytali zębami. No to więc Jezus był Żydem, taki naród. I w tych, w ramach mafii żydowsko, proszę Państwa, katolicki, 127 jedzie na Włochy. Jest tak, że oni swojego ziomka pogrążyli, zabili. Także jak my mówimy o kopaniu rowów, no to przecież gdyby to dzisiaj było, to pewnie by do dołu wrzucili. Nie musieliby go ciągnąć za miasto gdzieś, żeby pal na plecach niósł, bo Szymon Cyrenejczyk pomógł mu w tym. Proszę Państwa, my tu mówimy o Rechodupkach, Rechodupki Warszawa. Dlaczego w Rechodupkach czasem jest zgrzytanie zębami? No bo mówię, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Jeżeli uda się odpędzić od stołu potencjalnego zjadacza chleba, darmowego zjadacza chleba, tak mówią przynajmniej, to dobrze. Czyli tak, bankiet Galerii Zachęta. Dobra, teraz Wróblewska zastanawia się, co tu zrobić, bo przecież przyjdą ci wszyscy, co ona mówi. Jak to by można było powiedzieć, może łapciuchy, ale łapciuchy to ci, którzy na urzędzie są poustawiani w Tesco Ekstra, Strażnicka i inne. Ale zjedzą mi to wszystko, to więc rozdaję karteczki za plecami i to już nieładnie wygląda. Otóż nawet jest to obrzydliwe, mówią moherowe.